Cześć Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na informacje dnia. Dziś Wielki Czwartek, Dzień Ustanowienia Sakramentów, Eucharystii i Kapłaństwa. Rozpoczyna on Święte Triduum Paschalne, pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przed południem w kościołach katedralnych będzie sprawowana msza Krzyżma Świętego, podczas której księża biskupi poświęcą oleje dla chorych i katechumenów oraz krzyżmo używane podczas sakramentów świętych. Natomiast wieczorna Eucharystia, sprawowana na pamiątkę ostatniej wieczerzy Chrystusa z uczniami, rozpocznie Triduum Paschalne. Po homilii główny celebrans, tak jak Chrystus w Wieczerniku, na znak wielkiej miłości i służby każdemu człowiekowi, obmyje i ucałuje stopy 12 mężczyzn. Następnie do tak zwanej ciemnicy wyruszy procesja kapłanów i wiernych. Tam rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu. Tabernakulum pozostanie puste aż do nocy Zmartwychwstania. Sakrament kapłaństwa, za który dziś w sposób szczególny dziękujemy, jest wielkim darem Boga, a zarazem wyrazem Jego troski o każdego człowieka. To jest dar i tajemnica. Człowiek uświadamia sobie, jak niesamowicie zostaje obdarowany i tak naprawdę każdy kolejny rok, każde kolejne doświadczenie, w moim wypadku również i każdy kolejny stopień kapłaństwa, również i w stopniu biskupa, to jest rzeczywiście odkrycie bogactwa, piękna. Ale zawsze się trzeba zgodzić, jako punkt wyjściowy przyjąć, że to jest tajemnica, którą się odkrywa. Na drodze swojego powołania kapłani spotykają wiele trudności, zarówno tych drobnych, jak i bardzo poważnych. Dlatego tak ważne i potrzebne jest solidne przygotowanie. Jest normalnie jak w szkole, można być znudzonym i tak dalej. Więc tutaj naprawdę trzeba walczyć. Jeżeli tego Pana Boga nie będzie się tak sercem szukało w tym miejscu, to bardzo można łatwo to powołanie stracić. A zatem każdego dnia, a dziś szczególnie, pamiętajmy w modlitwie o naszych kapłanach, księżach biskupach, Ojcu Świętym, a także wszystkich tych, którzy usłyszeli głos powołania. Apel ten znalazł swoje odzwierciedlenie w akcji Słudzy Pana, kapłani proszą o modlitwę, która odbywa się dziś. W ramach tej inicjatywy wszystkim zainteresowanym dostarczone zostały wizytówki, na których widnieje imię księdza, rok jego święceń oraz intencja. Osoba, która włącza się w akcję, zobowiązuje się do modlitwy za danego księdza przez kolejne 30 dni. Potrzebujemy modlitwy świeckich, to jest wielki skarb, dlatego słudzy Pana, księża, kapłani proszą o modlitwę. Za taki dar bezinteresownej modlitwy Pan Bóg bardzo wynagradza i błogosławi. Niemieccy ateiści zamierzają płacić każdemu, kto dziś, Wielki Czwartek, odejdzie z kościoła katolickiego. Bulwersującą akcję na terenie Düsseldorfu przygotowali członkowie tzw. ateistycznej służby uświadamiającej. Za akt apostazji w 17 dniu kwietnia obiecują wypłatę 30 euro. Z Hamburga mówi redaktor Waldemar Maszewski. Akcja ta spotkała się z ostrą krytyką ze strony Kościoła katolickiego, ale także ze strony dużej części społeczeństwa. To nie jedyna tego typu akcja w Niemczech, bowiem często się słyszy o podobnych inicjatywach. Co pewien czas w trasę ruszają ateistyczne propagandowe autobusy, w których rozdawane są ulotki, megafony oczerniają Kościół katolicki, ludzi namawia się pod tym samym pretekstem jakiejś niezrozumiałej wolności do wychodzenia z kościoła. Na ulicach stawiane są namioty, w których odpowiednio szkoleni ateiści oczerniają Kościół, namawiając do jego opuszczenia. Istnieje bardzo dużo ateistycznych stron internetowych, gdzie w sposób profesjonalny prowadzone są antychrześcijańskie, a w szczególności antykatolickie działania. Są to odpowiednio spreparowane i podane informacje, nad wyraz uwypuklone jakieś nawet prawdziwe niedociągnięcia Kościoła lub wręcz fałszywe dane. Zajmują się tym na szeroką skalę także inne organizacje ateistyczne, jak na przykład Fundacja Giordana Bruna, Fundacja Richarda Dawkinsa. Podobne cele przyświecają Związkowi Ateistów i Niewierzących, Organizacji Nowocześni Humaniści czy Stowarzyszeniu Gerdia, które teoretycznie walczy z religijną dyskryminacją, ale w rzeczywistości zwalcza Kościół. Jest to duża grupa, która posiada środki i wie, jak ich użyć, aby oczernić Kościół i próbować odciągnąć od niego ludzi. Z Hamburga mówił Waldemar Maszewski.
W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają przygotowania do okrągłego stołu w sprawie niepełnosprawnych. Jak wynika z informacji ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, takie spotkanie miałoby się odbyć po zakończonych pracach parlamentarnych nad ustawą podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne. Protestujący przed Sejmem od blisko 3 tygodni opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych mają dziś spotkać się z przedstawicielami resortu pracy. Będzie to już 3. takie spotkanie w tym tygodniu. Wczoraj protestujący przedstawili projekt porozumienia z konkretnymi propozycjami. Jedna z uczestniczek manifestacji, Marzena Kaczmarek, podkreśla, że władze resortu nie odpowiedziały na przedstawione rozwiązania. Opiekunowie zapowiadają, że będą protestować do skutku. Będzie trzeba i na święta, no to zostaniemy też na święta. Warunki są ciężkie, tak? Nie ma co ukrywać, bo śpimy w namiotach zupełnie do tego nieprzystosowanych, tak? Rozchorowani, no ale musimy dawać radę. Protestujący opiekunowie domagają się między innymi przywrócenia odebranym im w zeszłym roku świadczeń pielęgnacyjnych i podwyższenia kwoty wsparcia do poziomu minimalnej pensji, a przynajmniej zrównania uprawnień przysługujących im oraz rodzicom niepełnosprawnych dzieci. Kompania węglowa przygotowuje tygodniowy przestój. Będąca największą górniczą spółką w Europie, kompania węglowa znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Na początku kwietnia pojawiły się informacje, że firmie brakuje pieniędzy na wypłaty dla pracowników za marzec i mogą one być wypłacone po terminie. Dziś w sprawie przestoju w kompanii węglowej z jej zarządem będą rozmawiać związkowcy. Przedstawiciele pracowników podkreślają, że przestój wiąże się ze zaprzestaniem wydobycia, co przełoży się na niższe wypłaty. Do związkowców docierają również informacje o możliwości zamknięcia rentownych kopalni nawet na miesiąc. Takie rozwiązanie jest dla nich nie do przyjęcia, zwłaszcza że nie idą za tym propozycje wyeliminowania tego problemu w przyszłości. To jest dla nas nie do przyjęcia, zwłaszcza że nie idzie za tym propozycja rozwiązania tego problemu na przyszłość, czyli możemy takie przerwy miesięczne sobie robić co miesiąc, co 2 miesiące, więc to jest bez sensu. Związki zawodowe oczywiście pamiętają, że jeśli jest trudna sytuacja, no to trzeba z pracodawcą na ten temat rozmawiać, żeby nie tracić miejsc pracy, no ale musi coś za tym iść, nie tylko propozycja, że kopalnie nie będą fedrować, w związku z tym będzie mniej węgla na hałdach, tylko co, jak zrobić i jak doprowadzić do tego, żeby tych przestojów przymusowych nie musiało być. W ubiegłym roku kompania węglowa straciła na sprzedaży węgla ponad 1 mld zł. 24 kwietnia wyłoniony ma zostać nowy zarząd spółki, który zajmie się dalszą restrukturyzacją. Niezidentyfikowani napastnicy zaatakowali batalion ukraińskich wojsk wewnętrznych w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy. Do zdarzenia doszło po odmowie żołnierzy przejścia na stronę osób, które mówią o sobie, że reprezentują naród ukraiński. Jak podaje Interfax Ukraina, napastnicy pojawili się przed jednostką w Mariupolu około godziny 20 czasu miejscowego i postawili dowództwu ultimatum. Albo przechodzą na stronę narodu, albo za 15 minut rozpocznie się szturm. Ludzie, którzy zgromadzili się przed bramą, zażądali od żołnierzy, aby podzielili się bronią i zaczęli obrzucać wojskowych koktajlami Mołotowa. Żołnierze oddali ostrzegawcze strzały w powietrze. Strzały było również słychać ze strony atakujących. Według niepotwierdzonych informacji jeden z napastników poniósł śmierć, a ponad 10 zostało rannych. Zupełnie inaczej było w Słowiańsku, gdzie żołnierze dobrowolnie przeszli na stronę tzw. separatystów. Nie chcemy, aby wdrażano te kryminalne rozkazy ukraińskiego rządu. Armia powinna być z obywatelami teraz i zawsze. Nie możemy strzelać do cywilów. Jesteśmy razem z Ukrainą i będziemy realizować naszą przysięgę wojskową. Wyjaśniła się także kwestia pojazdów opancerzonych, na których wywieszono rosyjskie flagi. Należą one do armii ukraińskiej. Te samochody pancerne pochodzą z Dniepropetrowska. Należą one do 25. Brygady Ukraińskich Wojsk Powietrzno-Desantowych. Najpierw przybyły do Kramtorska, ale zostały zatrzymane przez miejscowych obywateli. Poszliśmy tam, odbyliśmy 5-minutową rozmowę i dobrowolnie zdecydowali się stanąć po naszej stronie oraz wspierać naszych ludzi. W Genewie o kryzysie ukraińskim będą dziś rozmawiać przedstawiciele USA, Rosji, Ukrainy i Unii Europejskiej. Także będziemy dobywać
uspokojenie sytuacji, będziemy dobywać... Będziemy łagodzić sytuację. Dołożymy starania, by rząd w Kijowie wysłuchał poglądów, opinii i postulatów obywateli Ukrainy, którzy mieszkają na południu, aby bez zwłoki uspokoił sytuację i nie rozogniał jej przez stosowanie sił bezpieczeństwa, zwłaszcza przez wojsko, którego używanie jest wyraźnie zabronione przez prawo Ukrainy. Swoją odpowiedź na kryzys ukraiński przedstawiło NATO. Organizacja uzgodniła działania militarne, by wzmocnić obronę swoich członków na wschodzie Europy. Trwają poszukiwania żywych ludzi w zatopionym promie u południowo-zachodnich brzegów Korei Południowej. Z 450 pasażerów uratowano dotąd 179. 281 osób uznaje się za zaginione. Potwierdzono także śmierć 6 pasażerów. Prom wypłynął z portu pod Seulem we wtorek. Wyruszył z opóźnieniem, które spowodowane było gęstą mgłą. W niewyjaśnionych okolicznościach prom przewrócił się u południowo-zachodnich brzegów Korei Południowej, około 3 km na południowy zachód od wyspy Gwan Mae. Tonął 2 godziny, a gdy poszedł na dno, część kadłuba wciąż wystawała z wody. Akcję ratunkową podjęto natychmiast. Na chwilę obecną można mówić o 179 uratowanych osobach. Potwierdzono 6 zgonów oraz ich tożsamość. Wciąż jest jednak 290 zaginionych. Reuters informował wcześniej, że ojciec jednego z uczniów, który znajdował się na pokładzie promu Sewol, miał odebrać od niego SMS-a z prośbą o szybką pomoc. Później zrozpaczony ojciec wyjaśnił, że nie widział tej wiadomości i dowiedział się o niej od kogoś innego. Nie wiadomo także, dlaczego jednostka przechyliła się silnie o około 45 stopni na spokojnym morzu. Prom pływał na tej trasie 2 razy w tygodniu. Większość z pasażerów to uczniowie koreańskiej szkoły. Była to jedna z najtragiczniejszych morskich katastrof w Korei Południowej w ciągu ostatnich 20 lat. I to już wszystkie wiadomości, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu Informacji Dnia. A przed nami prognoza pogody. Zapraszam i do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. A na początek kilka słów o sytuacji synoptycznej w Europie. Wyż przemieszczający się z nad Wysp Duńskich w kierunku Rosji kształtuje warunki pogody w środkowej, a także wschodniej części Europy. Na zachodzie zalega wyższe z nad Atlantyku. Pozostała część kontynentu znajduje się pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Na zachodzie, w centrum, a także na południu Europy dziś słonecznie. Więcej chmur i opady deszczu w rejonie Niziny Węgierskiej, a także Bałkanów. Najcieplej w Madrycie około 25 stopni Celsjusza. W Wiedniu i Warszawie już nieco chłodniej i tu blisko 14, a najchłodniej w Moskwie, gdzie termometry wskażą 9 stopni powyżej zera. A w Polsce czeka nas dziś wyżowy typ pogody. W całym kraju będzie przeważać zachmurzenie małe i umiarkowane. W drugiej części dnia na zachodzie i Pomorzu nieco się zachmurzy, ale tam bez opadów. Temperatura maksymalna wzrośnie od 11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 13-14 na pozostałym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego wschodu. Barometry w Warszawie wskażą w południe około 1024 hektopaskali i przewidziany jest spadek ciśnienia. A już teraz szczegółowa prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.
Wszystkim Państwu dziękuję i zapraszam na kolejną prognozę pogody tuż po informacjach dnia o godzinie 12. Do zobaczenia.